Mógłbym podać szereg innych obiektywnych informacji, które pokazują to zderzenie i tą różnicę w pojmowaniu służby naszemu kraju i temu, co jest ważne w Polsce do zrobienia pomiędzy ekipą Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która odeszła w 2005 roku, a nową ekipą rządzącą Prawa i Sprawiedliwości, której miałem ten zaszczyt być prokuratorem generalnym i koordynować między innymi walkę o uczciwe polskie państwo. Nie ulega wątpliwości, że jedną z form korupcyjnej aktywności na styku polityki i gospodarki była aktywność na Górnym Śląsku, obszarze bardzo nie tylko zurbanizowanym, ale uprzemysłowionym, gdzie ma miejsce obrót wielkimi pieniędzmi. Jest ogromna liczba spółek Skarbu Państwa. Politycy mają wpływ na decyzje o obsadzeniu tych spółek Skarbu Państwa, mają więc wpływ też na decyzje gospodarcze, które mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać z kolei na sytuację podmiotów, które z tymi spółkami funkcjonują. Jeżeli ktoś twierdzi dziś, że problem wielkiej korupcji, afer węglowych i ogromnych szkód, jakie to polskiemu państwu, nie tylko Śląsku, jak regionowi, ta przestępczość spowodowała, że to jest problem wymyślony, to ja nie będę z tego rodzaju poglądami dyskutował, dlatego że pozostawię je ocenie opinii publicznej. Z jednej strony więc było jasne, że sfera przestępczości aferalnej, korupcyjnej na Górnym Śląsku jest wyjątkowo wysoka, a z drugiej strony było też jasne, że prokuratura nie prowadzi de facto żadnych działań i organa ścigania, które miałyby ujawnić styk polityki i biznesu, który przyczynia się do tej korupcji. Ta sytuacja zmieniła się, jak już wspomniałem wtedy, gdy zostałem prokuratorem generalnym. Otóż jeszcze nim zostałem prokuratorem generalnym, zeznania w śląskiej prokuraturze złożył były poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy SDRP, w każdym razie środowiska lewicowego, chyba SLD, pan poseł Zając. Człowiek, który był posłem tego parlamentu, zasiadał w tej izbie, przebywał być może w tej naszej sali, w różnych komisjach. Człowiek, który zdobył mandat zaufania społecznego do Sejmu, który wcześniej został wskazany przez kierownictwo SLD jako człowiek godny zaufania, zjawił się w prokuraturze i złożył obciążające zeznania w swoje środowisko, wskazując na bardzo daleko idące uwikłania korupcyjne właśnie polityków, głównie wywodzących się z lewicy, ale nie tylko. Wskazał też na daleko idące uwikłania w korupcję prezesów poszczególnych kampanii węglowych, kopalń, elektrociepłowni, elektrowni. To jego zeznanie przez długi czas leżało w prokuraturze bez jakiegokolwiek rezultatu. O ile pamiętam, nie mam tego zanotowanego, to zeznanie zostało złożone chyba w kwietniu 2005 roku. My w październiku wygraliśmy wybory. Otóż tak się złożyło, że w pewnym momencie zeznanie to stało się przedmiotem odrębnego postępowania. Rzecz nastąpiła dopiero w marcu 2006 roku, które to postępowanie miało na celu zweryfikować prawdziwość relacji pana Zająca, pana posła Zająca, które były niezwykle bulwersujące, gdyby były prawdziwe. W związku z tym na etapie postępowania przygotowawczego, tylko że sprawa się niestety przewlekała w prokuraturze na przykład rejonowej, później w prokuraturze okręgowej, jeden z najbardziej, jeśli nie najbardziej doświadczony prokurator apelacji katowickiej, pan prokurator Gojny, cieszący się powszechnym uznaniem i autorytetem właśnie w środowisku katowickich prokuratorów, zdecydował się z właściwą mu skrupulatnością dokonać rzeczowego zestawienia wątków wynikających z tych zeznań, wymagających weryfikacji, czyli wymagających tego, co każdy rzetelny i uczciwy prokurator powinien już dawno zrobić. Zbadać, czy te informacje są prawdziwe.
do tych wątków, bo niektórzy mówią, że to nie była żadna afera, że to była jakaś drobna sprawa. Otóż pozwolę sobie tylko przytoczyć część tych wątków, które sobie zanotowałem akurat, tą informację posiadam. Mianowicie, chcę to przywołać po to, aby zadać kłam twierdzeniom tym, którzy mówią, że ta sprawa to była jakaś drobna, nieznaczna, niewymagająca zainteresowania sprawa korupcyjna, niezbyt poważna, drobne śledztwo. Otóż, drodzy Państwo, to drobne, niepoważne, niewymagające zainteresowania śledztwo składało się z następujących wątków. Pierwszy, wątek sprzeniewierzenia sprzecznego z prawem finansowania kampanii wyborczej Aleksandra Kwaśniewskiego w zamian za przychylność dla Barbary Kmiecik. Wątek załatwienia dla lidera SLD na Śląsku, Zbyszka Zaborowskiego, pracy znajomemu Barbary Kmiecik w Małopolskich Służbach Komunalnych. Wątek korumpowania Wacława Martyniuka, posła na Sejm. Wątek korumpowania Marka Borowskiego i Krzysztofa Janika. Wątek sprzecznego z prawem funkcjonowania układu polityczno-towarzyskiego biznesowego panów Kwaśniewskiego, Minera, Siemiątkowskiego, Piechoty, Siwca, Janika, Martyniuka oraz pani Waniek. W ramach tego układu wymienione osoby miałyby pomagać przedsiębiorcom ochraniać prowadzone interesy w zamian za opłacanie się. Wątku interwencji Krzysztofa Janika w sprawach Barbary Kmiecik mających udrożnić uzyskiwanie przez Barbary Kmiecik dostaw węgla. Wątku załatwienia pracy zięciowi Barbary Kmiecik u Jacka Dębskiego, ministra AWS-u. Wątek przekazywania środków finansowych przez Barbarę Kmiecik grupie rządzącej na czele z Leszkiem Millerem. Wątek korumpowania dyrektora Instytutu Lecha Wałęsy. Wątek korumpowania posła na Sejm RP Barbary Blidy. Wątek zakupu przez Śląsko-Dąbrowski Zarząd Solidarności budynku spółki Energoaparatury. Wątek przekazania posłowi RP Bernardowi Szwedzie korzyści majątkowych w zamian za pomoc przy zakupie kopalni Maczki Bór. Wątek korumpowania członków zarządu kierownictwa ruskiej spółki węglowej. Wątek korumpowania przez właściciela firmy Bogur z pracowników działu zbytu RSW ruskiej spółki węglowej. Wątek korumpowania kierownictwa katowickiego holdingu węglowego. Wątek korumpowania kierownictwa nadwiślańskiej spółki węglowej. Wątek korumpowania kierownictwa bytomskiej spółki węglowej. Wątek korumpowania kierownictwa KWK Budryk. Wątek korumpowania kierownictwa elektrociepłowni Połaniec. Wątek korumpowania kierownictwa i pracowników spółki Kopex. Wątek nieprawidłowości związanych z organizowanymi przez Górniczy Związek Zawodowy kadra egzaminami na członków Rady Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Wątek wymuszania do sprzedaży na korzystnych warunkach spółce Gwarant Wierzytelności 100 milów względem nadwiślańskiej spółki węglowej. Wątek wyłudzenia na szkodę Barbary Kmiecik kwoty 9 milionów złotych. Wątek eliminacji Barbary Kmiecik w latach 90. z dostaw węgla do elektrociepłowni Połaniec. Wątek powoływania się na wpływy w ABW i WSI celem udzielenia Barbarze Kmiecik tzw. ochrony. Wątek podjęcia działań w kierunku zwrotu właścicielom tzw. fabryki Kramerów i przekazywania z tego tytułu pieniędzy posłowi Jackowi Piechocie. Wątek korumpowania prezesów Siemianowickiej spółdzielni mieszkaniowej. Wątek oszukiwania przez Barbarę Kmiecik na klasie węgla przy wykorzystywaniu założonego w tym celu podmiotu węglowe zakłady przetwórcze.